Tak, wiadomości. W amerykańskiej lidze koszykówki NBA odbył się kolejny mecz z polskimi akcentami. Cheerleaderki z Gdyni, polscy weterani, biało-czerwone flagi, okolicznościowe koszulki oraz przesłanie od prezydenta Andrzeja Dudy. Głównym organizatorem wydarzenia był zawodnik drużyny Los Angeles Clippers Marcin Gortat. Jego drużyna pewnie pokonała Orlando Magic z Los Angeles Robert Elgenti. Niezwykły mecz to i wyjątkowa jego oprawa. Polskim weteranom i żołnierzom łza mogła się zakręcić wokół. To jest przepiękna sprawa. Cały ten dzień jest po to, żeby pokazać, że to jest bardzo, bardzo ważne, co dla nas robili. Wielotysięczny tłum zgotował im owację na stojąco, a z Telebimu pozdrowił sam prezydent. Od 20 lat jesteśmy sojusznikami w ramach NATO. Wiele razy udowodniliśmy, że możemy na sobie polegać. Pozdrawiam zebranych wśród was żołnierzy weteranów. Dziękuję za wasze poświęcenie dla ojczyzny. Widoczni byli żołnierze. Jestem dumny z tego, że przede wszystkim mogę reprezentować żołnierzy jednostki wojskowej Formoza. I cieszę się, że również jesteśmy dostrzegani nie tylko w kraju, ale również za granicą. Biało-czerwoni kibice, a także cheerleaderki z Gdyni, które na moment skradły show amerykańskim koleżankom. Dziewczyny z Ameryki mają tutaj bardziej dynamiczne układy. My jednak chciałyśmy pokazać takie bardziej show artystyczne. Stąd też właśnie polskie akcenty, chustki, biało-czerwone stroje. Swoje dorzucił też gospodarz polskiego meczu, który akurat nie był gościnny dla rywali i dzięki temu Clippers pokonali Magic. Cieszę się, że również ten da mi szansę dzisiaj pograć w większym wymiarze czasowym. Było to na pewno taki bardzo duży ukłon w kierunku Polonii, która się dzisiaj tutaj pojawi na stadionie. I można mecz mój zaliczyć do udanych, no bo w końcu niecodziennie zbiera się 10 zbiórek, 8 punktów, chyba 6 czy 7 asy. Polish Heritage Day to nie tylko sportowe wydarzenie, nie tylko sam mecz. Amerykanie mogli również naszą kulturę poznać bliżej, a nawet ją posmakować. Pierogi i bigos nawet w Hollywood smakują wybornie. Marcin Gortat zadbał, aby jego trener dobrze zapamiętał te smaki. Trener nie musi być fit, o to dbają zawodnicy. Ja mogę sobie pozwolić na takie jedzenie. Niespodzianka czekała też na najmłodszych. Gwiazdy odwiedziły polską szkołę. Były rozmowy, autografy i wspólne śpiewanie. Bo jak nie my, to kto? A po meczu wszyscy polscy kibice długo jeszcze nie mogli się rozstać ze swoim idolem. Z Los Angeles dla Wiadomości Robert Elgenti. Chociaż pogłoski o zbliżającej się abdykacji króla Malezji Muhammada V pojawiały się już od kilku tygodni,